Witajcie, Joanna Hoi z tej strony. To jest taki mały filmik, który, jeśli już go widzieliście, będziecie widzieć, to możecie sobie znaleźć opis w linku na dole i przeskoczyć do właściwego filmu, który będzie rozkładem kart na dany okres. Ok, ale muszę ten filmik za każdym razem dołączać, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, nowi. O co chodzi? Zaczynam serię filmów, w których będę pokazywać, jakie są energie, jakie mam aktualnie energie. To będzie na tej zasadzie, że co dwa tygodnie będę mówić o tym, że jest to okres, w którym, uwaga, panuje, działa silnie pewna nakszatra. Teraz tutaj jest to nakszatra. Otóż celem tego wszystkiego jest to, żeby trochę było inaczej niż wszędzie, ale także to, żebyście poznali wedyjską astrologię, a poza tym chciałabym też pokazać, jak można łączyć punkty. Coś, co też będzie w mojej książce, będę ją promować, jak ona już wyjdzie. W każdym razie, w filmach będę mówić o tym, że teraz mamy, powiedzmy, między 25 sierpnia a 10 września, daty są umowne, na podstawie mojej analizy, ale generalnie one są arbitralne, jest taka nakszatra hasta, czyli grupa, konstelacja nam jakby nad nami świeci, panuje. Dobra, ale poza tym będę jednak mówić, i tutaj też będę pokazywać taki obrazek, koło, będę pokazywać, jak można łączyć punkty, bo wtedy, kiedy jest ta nakszatra przez, powiedzmy, około tam kilkanaście dni, no powiedzmy dwa tygodnie, to jednocześnie mamy też odpowiadający archetyp jakiegoś znaku zodiaku i jednocześnie mamy też jakiś archetyp typu z mitologii. Temu może odpowiadać jakaś bogini, nordycka taka, nie wiem, wedyjska inna, słowiańska jeszcze inna i będę chciała to pokazywać. Temu też może odpowiadać jakiś temperament, jakaś pora roku, jakiś element natury, czyli żywioł, ogień, woda i tak dalej. I chciałabym te rzeczy pokazywać. Dobra, ale poza tym, że powiemy sobie, że w tym okresie jest to i to, to no, będzie rozkład. Już będę używać kart do medytacji. Takich kart, które ja sama zrobiłam, ale również kart tarota, ale tych takich bardziej oryginalnych, czyli tych, które związane są z mitologiami, z archetypami, z naturą, żywiołami, tego typu kart. Będziemy sobie robić rozkład i w tym rozkładzie, poza tą ogólną energią tej nakszatry, czyli tej konstelacji i tego zodiaku i tak dalej, będzie rozkład, który będzie nam mówił, na czym się skupić przez te dwa tygodnie, jaka jest rada, co robić, czego nie robić, tego typu rzeczy, jakieś trudności, a może jak właśnie dobre układy. I co, zapomniałam o czymś. Będę dawać linka, będziecie mieć zawsze w opisie link, w którym będziecie mogli sprawdzić, co indywidualnie dla Was, czyli będziecie mogli sprawdzić, jaki Wy macie wedyjski rozkład i jaki Wy macie nakszatry. To oznacza, że jeżeli w danym okresie panuje ta nakszatra, hasta na przykład, i się okaże, że Wy macie ją we własnym rozkładzie urodzeniowym, no to znaczy, że to was będzie po prostu jeszcze mocniej dotykać, albo będziecie mieć większą szansę spełnienia, wykorzystania danej energii. Więc to może być ważne i to może być dla Was ciekawe. Dobrze. To chyba tyle. Ja te filmy będę robić po polsku, po angielsku i po francusku, dlatego nie mogę tego robić tak, że na przykład przez miesiąc będę robić dla wszystkich 27 nakszatów, bo to jest niewykonalne. Raczej, bo to dawałoby naprawdę dużo filmów. Natomiast mogę robić tak, że na te dwa tygodnie jest dana nakszatra i jakby mamy ten rozkład dla wszystkich. Natomiast jak ktoś chce, bo to jest związane z moimi konsultacjami, prawda? Więc jeżeli ktoś chce coś indywidualnie się dowiedzieć sobie o wedyjskiej astrologii, może jakby jak to wykorzystać, to zapraszam. To wtedy możemy to zrobić na tych 45 minutach online. Taki specyficzny tylko dla Was rozkład.
I wtedy będziemy używać różnych narzędzi, ale między innymi na przykład, jeżeli tak sobie wybierzecie właśnie tych nakrzat, wtedy dowiecie się dokładnie, co macie. Okej, okay, to myślę, że tyle ode mnie, chyba nic nie pominęłam. I zapraszam na film. Witajcie, Joanna Hoy z tej strony, z kanału JC Lady Alternative Education. Uwaga, trochę poruszę. No dobrze, będzie tak. Dzisiaj robimy mula na kshatra. Mula na kshatra, czyli okres pomiędzy 15 listopada a 25 listopada. Uwaga, pokazuję. Mamy to tutaj, to jest ten okres. Czy jeszcze mula. Nie wiem, czy się nie przekręca, no ale dobrze. Obrazek będzie tam załączony. Mula nakshatra, która ma za boginię, straszną boginię, Nirithi. Najpierw powiedzmy trochę o muli. Mula to jest przedstawiana jest obrazek jakby w tym kole nakshatra, czyli tym kole zodiakalnym wedyjskim, przedstawiany jest jako korzeń, taki, to trochę wygląda jak ogon, taki korzeń, który w ziemi, ponieważ symbolizuje wszystko to, co, tak jak zresztą całość tutaj tej koncepcji, łącznie z Nirithi, boginią, coś, co jest ukryte, podziemne, niewidzialne, coś, co należy wywlec na powierzchnię, tak jak to się też robi z korzeniami, tak jak to się robi w tej epoce, w tym okresie, okresie późnojesiennym, gdzie się wywleka, wyjmuje z ziemi korzenie warzyw, których wcześniej się nie wyjęło. One się tam mogły przechować. Tak? To jakby marchewki, pietruszki, wszystkie te korzenne, one sobie mogą w tej ziemi jeszcze długo tam siedzieć, ponieważ nic im się nie będzie działo i można je wyjąć z ziemi i korzystać z nich długo. A jak je nawet zbierzemy wcześniej i włożymy w piwnicy, to kartofle, marchewki i tak dalej, w czym trzymamy? W takim kopcu ziemi. Okej? Okay? To jest to. Natomiast się to wyjmuje z ziemi, ponieważ to jest okres, kiedy w ogóle mula mówi o tym, że trzeba wywlec coś, co było pod ziemią, a co może nam już nie służy, a może wywlec jakieś kłamstwa, jakieś niepoprawności, coś. To jest okres, kiedy to się może zdarzyć, bo jest taka energia ku temu, żeby to wyjąć, tak, na światło. I to jest mula. Muli jakby pomaga ta jej patronka, bogini, która jest Nirithi. I teraz Nirithi, konkretna, jakby zwykle mało kto wie, kto to jest Nirithi. Ja jak na przykład kupiłam zestaw tych bogów hinduskich, to w ogóle jej tam nie ma. I bardzo często tych bogów z nakshatr nie ma, bo oni są tacy wczesnowedyjscy i nie do końca jest to spójne z hinduizmem. Natomiast trzeba wiedzieć, że Nirithi to jest ta bogini, ta straszna, ta bogini podziemi. To jest po prostu śmierć. I teraz możecie ją kojarzyć, mimo że tutaj nie ma takiej słowiańskiej, będzie inna, zaraz o niej powiem, ale możecie ją kojarzyć z naszą Niją, czyli boginią śmierci. Sama głoska ny mówi o tym mówię w swojej gramatyce, jak ją wydam, to też będę ją promować i o tym mówić. Głoska ny oznacza nicość, unicestwienie, śmierć, negację. I taka jest Nirithi. Tylko teraz tak, pokażę wam kilka kart, które mogą się z nią kojarzyć, bo obrazy są ważne. Nirithi może być kojarzona ewidentnie z Durgą. Durga.
Widzicie? Przedstawienia też są bardzo często podobne. I tu jest napisane bogini energii materialnej. Okay? To jest taka czysta fizyczność, cielesność, ale też w sensie takiej ziemi i podziemia. Durga oznacza trudny. To jest to samo, co mamy dur po francusku na przykład, albo drewno po polsku, drwa, okay? Ale też trwać, trwać, czyli taki trzymać się, tak? To jest durga, trzeć. To są wszystko te rdzenie, które o tym mówią. Oczywiście można to też kojarzyć z Kali. No i Kali jest przedstawiony. I to jest bogini destrukcji, niszczenia, czyli również śmierci. Kali oznacza czarna, ale też przerażająca, destrukcyjna. To oznacza Kali. A proszę, Kali, bogini Kali. Chyba każdy wie, jakie to jest przedstawienie. Jest bogini po prostu na polu bitwy. Kali. Inne przedstawienie Kali. Kali jest ciemna, niebieska. Okej, okay, pokażę jeszcze. Tutaj coś, co można znaleźć w internecie. Spójnie. Czyli tak, mamy mulę. Widzimy mula. Ale tu jest podana, zobaczcie, bogini. Tu jest napisane Niriti. Ale ta tu bogini jest przedstawiona jak Kali. Bo to jest jeden archetyp. Mhm. To jest również ta tańcząca na trupach, na świecie. To jest również ta. Zobaczycie podobieństwo. To jest również ta, czyli Bo ta Kali tak jest przedstawiona jako Durga oraz jako Kali. Okej. Okay. Inna nazwa to jest jeszcze Dumvati. Dumvati, czyli jakby to powiedzieć, to jest miejsce śmierci po prostu, tak? Durga Devi, może oczywiście jest jeszcze archetyp, który można jeszcze tutaj skojarzyć. Kalki, ale to jest też na zasadzie Kal, tak? I to też jest destroyer, czyli niszczący wiek żelazny. Taki bóg. Ale to jest również spokrewniony z tamtym archetypem Kali. Dobra. Okej, okay. I teraz jeszcze jedna rzecz ważna. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że z tym możemy również kojarzyć Krishnę, Sri Krishna, który niby w ogóle jest daleko, daleko od całego tego archetypu Kali, Durgi i tak dalej. Natomiast on jest też czarny. Krishna, w ogóle zobaczcie, że Kali znaczy czarny, tak? Ale generalnie chodzi, tu jest połączenie jakby czerni, ale też krwi. Okej? Okay? Krwi, a krew to jest kraszenie, czernienie i czerwienienie jest bardzo bliskie sobie. Krew jak zaschnie, to się robi czarna. Okej? Okay? I Krishna jest jakby terminologicznie, rdzeniowo, związany jest z kraszeniem, z krwią. Zobaczcie, że krasa, czyli piękno, kraszenie, czyli upiększanie, jest również związane z kresem, czyli śmiercią. I to jest tak naprawdę inna strona tego samego. Tak samo jak inną stroną, jakby dwoma stronami tego samego medalu jest Chandra, czyli księżyc, Bóg Księżyca i Surya, czyli Słońce. No i teraz przechodzimy jeszcze głębiej do mitologii wedyjskiej i słowiańskiej. Podam Wam również link pod spodem do bloga pana Białczyńskiego, który bardzo ciekawie tłumaczy powiązanie pomiędzy słowiańskimi bogami a egipskimi, bo tutaj teraz wchodzimy tak, Chandra,
jest tak jak host. I tutaj wchodzimy do domeny księżyca i słońca. I można się zastanawiać, co ma Horus, który niby jest Bogiem Słońca, a tak naprawdę to był Bóg nieba w Egipcie, co ma do Chosa, przepisane przez CH, czyli właściwie Horsa, bezdźwięczne, słowiańskiego. No, ma tyle, że jakby Horus nie do końca jest Bogiem Słońca. Tam była walka pomiędzy Setem a Horusem, Bogiem Nieba Północnego a Bogiem Nieba Południowego. Jeden z nich wygrał, Set stał się Bogiem Podziemi. Tak jest taki mit. Natomiast nie wszystko, co jest w tych mitach egipskich, jest niejako poprawne w stosunku do źródła. Okay? W każdym razie ja widzę więcej sensowności w tym, co mówi Białczyński i do jego badań, gdzie Surya, to znaczy słońce, i jest to związane z kultem słońca, tak? I tak samo Sokół jest ptakiem totemicznym słońca, i tu mamy też Sfaroga, okay? Surya, Sfarog, to jest Sokół, to jest jeden archetyp słoneczny. Natomiast na opozycji, ale nierozłącznej, jest Chandra, Kos, i idąc dalej tym tropem, można powiedzieć coś, co jest też bardzo ciekawie powiedziane u Vika Dikary, i wam to chyba prześlę też ten link. Historia bardzo podobna do Lakshmi i Alakshmi. Otóż Niriti, inaczej ta bogini Muli, nazywana jest inaczej Alakshmi, a będące opozycją, zaprzeczeniem, tak? I teraz co to jest Lakshmi? Lakshmi to jest szczęście, lak. Spokrewnienie jest tutaj lak, Lakshmi. Lakshmi to jest bogini, tak? Bogini szczęścia, bogini powodzenia, proszę bardzo. Ale jej siostrą, którą ona jakby przedstawiana jest też w postaci sowy. Nie mam tu takiego obrazka na tę chwilę, a tutaj tego nie ma. W każdym razie Lakshmi zawsze jest przedstawiana, albo często, sową. A sowa? No sowa to Alakshmi, Niriti, Isis. To bogini Nia, tak? Śmierć, podziemie. Dlaczego? Ponieważ tutaj w całej tej muli na kszatrze i w ogóle, kiedy zastanawiamy się nad tym archetypem, śmierć jest nieodłączną stroną życia. Po prostu. Słońce ma z drugiej strony księżyc. Żeby dojść do szczęścia, trzeba przejść przez twardość, przez twarde życie, przez pracę, przez nieszczęście. Nie ma tak, że idziemy że mamy od razu szczęście, dostajemy. Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś chce mieć prawdziwe szczęście i prawdziwie dobre życie, to musi przejść trudy najpierw. Musi to zdobyć. Nie ma czegoś takiego jak talent, wena i tak dalej, bez pracy, bez dyscypliny, bez trudu. Nie ma. I teraz ten trud, trudny, tak, trwanie, to jest tak głoska ry w tym, który ja nie wymawiam, R, okay? Która oznacza trwanie, ale też trud. No właśnie, jak gdyby przez to, czyli zobaczcie, że ten cykl się tutaj ciągnie. Cały czas mamy Skorpiona, teraz wchodzimy, no właśnie, teraz przechodzę już dalej. Film będzie oddzielny, w sensie czytanie będzie w innym filmie. Połączenia holistyczne, czyli mamy tutaj słowiańskich bogów, Horsa, czyli boga księżyca, i księżyc, która jest boginią księżyca. Tak jest u Białczyńskiego i ja to biorę. Uważam, że to jest bardzo, bardzo sensowne to, co on zrobił, to jak stworzył koło bogów słowiańskich. W każdym razie chodzi o to, że tutaj to bardzo idealnie pasuje. To są bogowie księżycowi. To jest schodzenie pod ziemię już. Waga spotkała Skorpiona, pamiętacie? Czyli mieliśmy wcześniej Wiszakę, gdzie to było to łączenie, współdziałanie, a potem była Anurada i Dzieszta.
Okej, okay. I to było drążenie, i to było utworzenie relacji, to było schodzenie pod ziemię, wywlekanie brudów, i teraz mamy ciąg dalszy. Teraz jest już na maksa. I mogę Wam to powiedzieć, że zdecydowanie ten okres taki może być, także w takim szerszym aspekcie. Ja Wam mogę powiedzieć, że ja mam w muli Rahu, więc to jest bardzo, bardzo silne, czyli takie pragnienie, pożądanie właśnie prawdy, która jest pod ziemią, która jest ukryta, która jest zakryta, dlatego jestem tak alternatywna i jakby czasami jest po trupach do celu, okej? Okay? Ale możecie mieć inną planetę w muli, sprawdźcie to koniecznie, bo to jest ważne, ważne, to jest, mula jest bardzo ważna. Jeżeli macie trudne życie, jeżeli wy jakby widzicie, że żeby coś osiągnąć, to jest ogromnym wysiłkiem i trudem, to musicie gdzieś mieć mulę. Okej, okay. Dalej co my mamy? Mamy Horsa i Księżę, to powiedziałam. Hors Księża, widzicie tu? Jeżeli to się nie przekręca, bo ja cały czas nie wiem. No i oczywiście to jest strzelec. Strzelec to jest ten filozof, ale ja Wam pokażę coś, co jest w tarocie natury. Zobaczcie, strzelec przedstawiony jako, jest tutaj jako The Archer, czyli śmierć. Tak? Śmierć jest, może być przedstawiona jako ta, która strzela do ciebie z łuku. Jest tak przedstawiona, jest taki archetyp. A jednocześnie, jak przedstawiona jest miłość? Aniołek, który strzela do ciebie z łuku. To są dwie strony tego samego medalu. Okej. Okay. Strzelec. Ten, co drąży. Ten, co szuka wiedzy. Jak ja mam Rahu w strzelcu, czyli w muli, to bardzo silnie, intensywnie pragnę wiedzy. To jest właściwie cały czas sens mojego życia. Tutaj dochodzimy, co? To jest dziewiąty dom zodiakalny, czyli to już tak naprawdę to jest tak, koniec listopada, to będzie jakby troszeczkę koniec takich energii. To jest ostateczne, już dochodzimy na przykład no, naprawdę do dna. Z Nirti dojdziemy do dna, wywlec wszystkie brudy, wszystko, każde kłamstwo. Okej? Okay? Koniec, koniec. Potem zaczynamy od jedynki. I będziemy mieć dom dziesiąty z koziorożcem. To się zacznie już zupełnie inna historia. Zobaczycie. W każdym razie strzelec to jest dziewiątka. To jest ta strzała. I to jest ogień. Ogień podziemny, ogień tej magmy, tego wszystkiego, co tam się mieli. Ja tu z tym kojarzę również choleryczny temperament i lato. Bardzo duża intensywność. Ok? Dobrze, i to tyle ode mnie na tę chwilę, ponieważ czytanie będzie w drugiej części. Zapraszam. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam Joanna. Subskrybujcie, polubiajcie, przekazujcie.